Ja gram dziewczynę, która pracuje jako kelnerka w restauracji, gdzie dużo się dzieje, dużo wydarza, w związku z czym ona, obserwując tak, co tam się dzieje między stolikami, dosyć sporo do niej dociera, dosyć dużo wie. A poza tym jest też trochę ofiarą tego systemu i chyba ma taką cechę, że się trochę z tym pogodziła, że tą ofiarą jest. I dopiero kiedy spotyka Karskiego, to nie jest jakaś między nimi chyba wielka miłość, raczej to jest jakaś taka nić porozumienia i on chyba daje jej, przywraca jej z powrotem nadzieję. No to jest film o postaci, która tutaj działała w latach 50., czyli o Władysławie Mazurkiewiczu. Przewrotny tytuł, taki bardziej pasujący do komedii romantycznej, ale tak naprawdę to jest melodia, którą sobie nuci po prostu. To będzie film mroczny z założenia, bo kręcimy go w takim stylu, tutaj operator Adam Sikora tak świeci te kadry, że one są, że tak powiem, przypominają kino trochę lat 40., może 50., tak zwany film noir, czyli to jest taki styl kina mrocznego, który jest gdzieś tam, jego zalążek to była Ameryka, takie filmy jak, nie wiem, Asfaltowa dżungla, czy inne filmy francuskie, na przykład Melville'a.